Yo, witam was, opsi. Mam dzisiaj dla was kolejny bombowy strój na postać kobiecą, na żeńską postać, czyli kolejna bomba, nie ma lipu opsiego. Dzięki ziomuś za kolejny bombowy strój. Jak mogłoby być inaczej? U opsiego i moich ziomali nigdy nie ma lipy, yo. Także chcę wam przedstawić naprawdę świetny strój, bardzo super to wygląda. Jest to cały strój w kratę oraz właśnie te pończochy i do nich właśnie możemy wrzucić butki modowane oraz okularki, czapa, no także full wypas i do tego jeszcze niewidzialne ramiona, więc bardzo strój wygląda kozacko i polecam oczywiście dla wszystkich, którzy chcą mieć właśnie tak odpicowaną swoją babską postać. Więc jeszcze raz podziękowania za wrzucenie tego filmiku, podrzucenie psiemu, a ja mogę po prostu podzielić się teraz z wami. Więc zapraszam was gorąco i spójrzcie na to, jakie to jest proste. Oczywiście, aby dostać taki strój, wystarczy mieć na waszej drugiej postaci maskę świąteczną odblokowaną. Jeżeli nie macie takiej możliwości, no to oczywiście jest to wszystko na kanale i będziecie mogli sobie to zrobić, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Oczywiście, jeżeli nie macie maski, a chcecie taki strój, to po prostu macie możliwość wtedy wstawienia sobie przez usuwanie postaci ten strój, także to pamiętajcie, że usuwanie postaci nie da się już cofnąć. Także widzicie, strój wygląda naprawdę kozacko. To jest właśnie ten strój. I zaraz pokażę wam dokładnie, które podzespoły musicie założyć, aby osiągnąć taką bombę. U Opsiego nie ma lipy, u moich ziomali także. Yo! A więc oczywiście zaczynamy glitcha na męskiej postaci. Najlepiej założyć sobie tutaj standardowy strój, ponieważ ten strój raczej nam przepadnie. Wchodzimy do najbliższego sklepu. Zakładamy tak. Teraz będziemy przechodzić do właśnie podzespołów, które mamy wybrać. A więc pierwszy nakładamy okulary. Właśnie te przeciwsłoneczne. Potem idziemy do kolejnego elementu, czyli zakładamy buty zakładamy, trampki, właśnie ten numerek ostatnie. Teraz przechodzimy do topu, zakładamy marynarki, właśnie tą przedostatnią. Potem przechodzimy do koszulek, zakładamy koszulę i pozycja numer 60. Koszula numer 56. No teraz przechodzimy do kolejnego elementu, do spodni od garniaka, pozycja numer 62. Teraz jeszcze zakładamy dodatkowy element, czapeczkę i zakładamy czapeczkę fedory i pozycja numer 21. I teraz tylko musimy zapisać ten strój, a jeszcze możemy wrzucić jakiś krawacik i zakładamy właśnie krawacik modowany, też będzie wypasiony, zakładamy krawacik, właśnie ten. I teraz musimy, oczywiście możemy zapisać ten strój i udajemy się do teleskopu, aby wrzucić na tą całą naszą kreację maskę. Nie możemy jej po prostu założyć, bo ona ściąga okulary i czapkę i wtedy nie dostaniecie tej modowanych okularów
później na waszej drugiej postaci oraz nie dostaniecie czapki, więc musicie właśnie rzucić tą maskę świąteczną w taki sposób, jak wam pokazuję tutaj ziomeczkiem. Czyli po prostu udajemy się do Sekiro Cell lub po prostu do pobliskiej jakiejś lunety, gdzie się znajdują, tam na tej plaży czy gdziekolwiek, gdzie można po prostu wrzucić ten element. Generalnie chodzi o to, że musimy kupić ten kapelusz, te okularki, bo teraz będziemy zakładać na ten strój maskę i po prostu tą maską biegamy na teleskop, dajemy D-pad w prawo i po prostu maska nam świąteczna znika i wtedy zakładamy okulary i ten właśnie kapelusz. Tutaj próbował ziomuś zrobić to odwrotnie, czyli po prostu wejść, maskę założyć, ale niestety nie respi się w taki sposób, więc po prostu robimy to tak, jak mówię, teraz zakładamy maskę świąteczną, obojętnie jako może być właśnie ta skarpeta. Teraz biegniemy do teleskopu, dajemy D-pad w prawo, ściąga nam maskę, tak jak chciał podejść, ale jest git. Teraz wchodzimy na interakcję, style, akcesoria i zakładamy te czarne okulary, te oprawki, właśnie te, i czapeczkę, ten kapelusz. Biała fedora, dajemy kółkę, odchodzimy na bok i dostajemy maskę, a pod maską mamy okulary i kapelusz i właśnie o to chodzi. I tym strojem teraz udajemy się na próbę czasową, najbliższą, która jest dostępna na danym momencie na grze i po prostu wchodzimy na próbę czasową pojazdem standardowym i dajemy D-pad w prawo i zmieniamy, po czym zmieniamy postać. Standardowy pojazd, obojętnie jaki, musi być oczywiście naziemny, wjeżdżamy na kółeczko, dajemy D-pad w prawo, rozpoczyna się próba czasowa. Online, zmień postać i zmieniamy postać. I postać, która się nam zrespi, nasza damska, w tym momencie będzie już posiadała wypasiony w kosmos strój modowany, gotowy. Tylko wystarczy go zapisać i to wszystko, co macie już zrobić. Więc teraz zmieniamy postać, naszą kobitkę, która już naprawdę teraz będzie wyglądała jeszcze lepiej. I już teraz czekamy tylko na załadowanie. Lecimy z tym koksem. Także jak widzicie, ziomuś odwalił kolejną dobrą robotę i mamy kolejny wypasiony strój. I już jesteśmy prawie w grze. Nie przecinałem tego filmiku, bo mi się nie chce zbytnio. Chcę wam go szybko wstawić, bo wczorajszym live jeszcze nie doszedłem trochę do siebie. Ale mam jeszcze przygotowany jeden strój dzisiaj dla was, męski. Tak, żeby nie były dwie strony pokrzywdzone. Staram się zawsze jakoś wam to wszystko udostępnić, tak, żeby każdy z was był zadowolony. No jeszcze chwila i będziemy mieć już ostateczny strój. Właśnie ten, który przygotował ziomuś specjalnie dla mnie i dla was oczywiście. Jak mówię, teraz już wystarczy go zapisać, już macie zmodowaną czapkę, okulary, więc tutaj z głową naprawdę nie musimy już nic robić, wszystko jest idealnie, tak jak powinno wyglądać, także super strój macie, niewidoczne ramiona, czapkę, modowaną kratę, cały strój w kratę, seksowne pończochy.
plus buty na obcasach również w kratę. Także jak widzicie, strój jest wypasiony. I jeszcze raz dzięki, ziomek, za ten strój. I pamiętajcie jeszcze jednej ważnej rzeczy, że u Opsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdro dla was.